Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, mam absolutny hit Absolutny hit, dawno tak, takiej partii nie widziałem Przyznam, że y, ściągnąłem tę partię No wyświetliła mi się na Facebooku y, No i postanowiłem ją przeanalizować Tak rzadka partia, no coś niesamowitego Zaraz powiem o co chodzi y, Tylko jeszcze wspomnę, że silnik szachowy podczas tej rozgrywki Kompletnie zwariował. E, zaraz wszystko wytłumaczę o co w ogóle chodzi. Niesamowite są szachy. Zaskakują mnie po dzień dzisiejszy naprawdę wielkie możliwości tej gry. A przy okazji jeszcze przypominam tylko bardzo ważną dla mnie i myślę, że dla was. E, głównie osoby początkujące, jeżeli jesteście zainteresowani darmowym treningiem ze mną, e, to zapraszam, 11 maja o godzinie 19. Jest to środa. Możecie się zapisać tylko i wyłącznie poprzez e, rejestrację e, pod linkiem, które znajdziecie w opisie filmów e, i w komentarzu przypiętym przeze mnie, oraz macie tutaj e, e, łamane na trening jeżeli e, znaczy dostaniecie wtedy maila ode mnie e, z linkiem, który będzie kierował do tego treningu, gdyż będzie to e, nieudostępniane publicznie, tylko osoby zapisane e, i chętne. Zapraszam. Myślę, że do około trzeciej kategorii spokojnie mogą przyjść osoby, nawet jak ktoś ma trzecią kategorię i czuje, że jeszcze nie jest to ten poziom, no to również zapraszam. Można zobaczyć co i jak. Będzie to wielka sprawa dla mnie, dla was i to będzie coś wielkiego, tak powiem, więcej nie zdradzę. Zapraszam, widzimy się. Już niebawem. No i zapraszam do tej partii. Partia była rozegrana pomiędzy zawodnikami 2500 białymi, 200 czarnymi, tylko że to chyba są rankingi, znaczy na pewno to są rankingi czeskomowe. No i jedziemy. Zawodnicy myślę, że nieważne, bo tam były tylko niki podane. I białe rozpoczęły ruchem E4, czarne E5, skoczek na F3, skoczek na F6. Mamy. Y, tak zwaną partię y, obronę ukraińską znaczy no wiecie, no rosyjską, ale ukraińską dobra, nieistotne, w każdym razie y, w tym momencie y, tutaj y, białe zagrały D4 y, po tym posunięciu bia czarne wybiły i posunięcie E5 od razu z atakiem na skoczka i teraz gdzie odejść tym skoczkiem? skoczek zagrał na D5, to jest gorsze pole dla tego skoczka zdecydowanie lepiej y, byłoby jakby zagrał skoczek na 4 4 wygląda dziwnie bo wchodzi do centrum. Ale po wybiciu Hetmanem ten skoczek raz, że może sobie tędy oczywiście kicnąć, ale lepszym zagraniem jest D5 od razu jest obrona, i ewentualnie po wybiciu w przelocie ten skoczek tutaj zbija. Pozycja jak najbardziej normalna grywalna do gry względnie równa. Lecz skoczek zagrał na D5. Po tym posunięciu Hetman zbił na D4 i c6. No i ten ruch już nie jest najlepszy. No broni skoczka, jasne, ale tego skoczka troszeczkę blokuje w przyszłości. No zdecydowanie lepiej trzeba było tutaj chyba odejść skoczkiem na b6, aczkolwiek pozycja białych już jest na pewno lepsza. Jednak poszło C6, na co białe C4. Naturalna rzecz, skoczek w 4 grożą widełki. No i teraz białe się bardzo, bardzo mylą. Yy, od razu powiem, że yy, trzeba było na przykład zagrać Hetmanem na D1, ewentualnie Hetmanem na E4, aby, aby bronić tutaj pola na C2. Hetman D1 wydaje się takie zdrowsze, bezpieczniejsze. Spokojnie potem gramy skoczkiem, a 3 tego skoczka wypędzamy. Ale. Białe zagrały skoczkiem na A3. No i to jest już błąd. To jest już prosty błąd białych. Dlaczego następuje fajna sekwencja taktycznych zagrań? Mianowicie pierwszy ruch to hetman A5. Zobaczcie co się dzieje. No zrobiło się tutaj związanie takie fajne na króla. No i teraz no, narzuca jaki się ruch narzuca teraz w tym momencie. Goniec D2 oczywiście. No to goniec D2. No ale czarne przygotowały tutaj piękny strzał. Hetman A3. Zbicie skoczka, zbicie Hetmana, skoczek C2 z szachem. Czyli odbicie Hetmana, mówiąc prost, i skoczek zbija, skoczek zbija, i goniec wziął Pionka. Jak myślicie, kto ma lepszą sytuację w tym momencie? Czarne. Zdecydowanie czarne. Mimo, że te figury nie są jeszcze rozwinięte, to czarne są lepsze z uwagi na to, że nie ma Hetmanów i nie widać, jakby tutaj białe mogły przejąć jakąś inicjatywę. W tym momencie skoczek zagrywa na F5. Ok. Ruch jak najbardziej przyjemny, bo atakujemy tutaj, trochę tutaj kontrolujemy, ale jest roszada. Skoczek D6 wleciał. No raczej tak biały mi trzeba było grać, też bym tak próbował, grając tę partię. No i goniec zbił tutaj na D6. Można zbić, to nie jest błąd, absolutnie, wymiana figur. Ale też myślę, że ciekawym zagraniem byłoby goniec B2. Zobaczcie, atakujemy wieżę, atakujemy pionka, który podpiera skoczka. W tym momencie, jak wieża B1, no to my goniec E5 i jak zbicie na C8, a raczej tak trzeba zrobić, z uwagi na to, że po wymianie wieża musi dobrać się do jakiegoś pionka, żeby złapać jakąś inicjatywę. Ale. Nadal by się wydawało, że czarne są złe, ale skoczek a6 jest świetny. Tak, dobrze widzimy. Oddanie piona tutaj czarnym jest świetne z uwagi na wzięcie. To skoczek c5. Ta wieża tutaj nie ma za bardzo przyszłości, musi zagrać na e7. Wydawałoby się, że te wieże można tu próbować złapać. No, jakiś taki ruch f6 można by było próbować grać, ale jest goniec E3 i ten skoczek musi stąd zwiewać, więc wieża sobie z powrotem jakoś by uciekła, e, więc myślę, że zagranie pod tytułem goniec E6 jest solidniejsze, wieża zajmuje taką kiepską pozycję, mimo że jest na wolnej linii, ale zobaczcie jaką drogę wieża zrobiła tutaj grając sobie te posunięcia, no za dużo ruchów i na przykład wieża a 8 pozycja czarnych uważam, że jest rewelacyjna z uwagi na e, równe pionki oczywiście, ale na aktywność figur fantastyczną no, ale to są takie już dewagacje, tu można by było sobie po prostu dalej rozpatrywać, co by było gdyby. Czarne zbiły tego skoczka, białe odbiły i posunięcie B6. Zrozumiała sprawa. Chcemy tutaj uruchomić na pewno gońca. Bierzę B1. Sprytne posunięcie. Czarne zagrały goniec B7. Dziwny ruch z jednej strony, no ale zrozumiały, bo C5 można by było. Można by było teraz C5 zagrać i potem gońcem na przykład wyjść. No ale poszło w ten sposób C5 ze strony białych. No, i bepić. Moi drodzy, i to już jest pierwszy błąd, nie jest jakiś to błąd przegrywający czarnymi, ale już pierwszy błąd, który daje możliwość białym na lepszą grę. I teraz jak się zachować? Otóż A4. Bardzo ładny ruch, nie pozwalający wybić. No, ale co teraz czarne zrobiły, to przechodzi ludzkie pojęcie. Moi drodzy, pamiętajcie jedną rzecz: nie dajcie się zamknąć w szachach jak w Puszkę, powiedzmy, bo to będzie masakra. Zobaczcie, co się dzieje. A6 nastąpiło. I to już jest ruch kompletnie przegrywający. Masakra. To jest ruch yy, gwóźdź do trumny. Dlaczego? Zaraz za chwilę wytłumaczę. Należało przede wszystkim uruchomić skoczka, wyjść, oddać pionka, żeby te figury. Mówię o gońcu i skoczku, żeby te figury miały czym oddychać. No nie ma innej opcji. A tu A6 jeszcze bardziej się zamknęły. Czarne. Jak zagrać białymi. No A5, oczywiście, że A5. I teraz zobaczcie. Zobaczcie ten układ. No, totalnie zablokowane skrzydło. Totalnie. E, wyobraźcie sobie, że no, no nie ma jak wyjść. Skoczek kompletnie nie ma, gdzie ruszyć. Wieża się w ten sposób nie ruszy. Goniec C8, wieża gdzieś tutaj przejdzie. E, nawet podstawię się pod pionka wieżą, czy tutaj. Ja nie muszę białymi reagować. Zobaczcie, co się działo dalej. Wieża E8. Goniec D3, oczywiście silnik teraz mówi plus 4 i pół nawet, totalnie wygrana pozycja białymi, ja się zgadzam, ale zobaczcie, co się będzie działo dalej. Wieża A7, wieża E1, prosta rzecz, chcemy wymieniać figury, król F8, no to wymiana wież, spoko, ogromna przewaga, plus 8 i to rośnie i goniec zagrywa na B4. To jest blokada, której nie można ruszyć. W tym momencie białe można by było powiedzieć, że mają dwie figury więcej. Bo taka jest prawda, mimo że na szachownicy jest porówno. A nawet białe mają pionka mniej. Król zagrywa na F8. Król D2, goniec C8, wieża E1, wieża B7. I teraz białe wykonują takie posunięcie, po którym silnik totalnie wariuje. E, tutaj ocena silnika jest około 11, plus 11. To jest, ogro, to, jest to jest wygrana partia z zamkniętymi oczyma, oczami. E, I po ruchu wieża E8, a tak w partii nastąpiło, czyli oddanie za darmo wieży. E, zupełnie, zupełnie niepotrzebnie, oczywiście, ale co ciekawe, silnik teraz zmienił kompletnie ocenę na minus 4 i 3. Czyli ocenia, że ta pozycja jest wygrana czarnymi. E, nie moi drodzy, to nie jest wygrana pozycja czarnymi także widzicie, to jest świetny przykład na to że silnik liczy tylko i wyłącznie materiał ale on nie widzi, że przecież te wieże i no te figury 3 nie mogą się w ogóle wydostać z tej pułapki z tej strony, niesamowity przykład zwróćmy uwagę, że minus 4, czyli czarne wygrywają no zobaczcie co się dzieje dalej goniec zbił pionka, G6 blokada, ja tego gońca za chwilę wezmę król E3, król F8 Goniec wziął pionka, cyk i cyk. Minus 6 pokazuje silnik. No, kapitalny, ka kapitalny silnik. No, wygra na czarnych. No, absolutnie nie, to jest wygra na białych, bo jak już wspomniałem, wiem, że się powtarzam, ale te figury nie wyjdą i wystarczy grać tak. Królew 4, królew 7. Król E5. Zwróćcie uwagę, że to skrzydło, ja tak zaznaczę, żeby od, odhaczyć, to skrzydło po lewej stronie nie musi w ogóle się ruszać. Gramy tylko tutaj na tym skrzydle. Czyli można powiedzieć, że trzy pionki na jednego. Końcówka pionkowa. Bez problemu, białe wygrywają. Bierze A7, ok. H4, G5. No i tutaj można zbić, nie trzeba. Jest H5. Bez znaczenia większego, król G7. G4. Tu w ogóle silnik teraz zwariował i mówi 000, czyli remis. Bez sensu kompletnie, wariuje totalnie maszyna. Wieża B7, król F5. No, król H6 można bronić pionka ale to bez znaczenia, bo i tak podeprzę, podeprę F4, wybicie i po prostu wygram pionkami z królem bez problemu. Król H7, król zbił na G5, król G7, H6, król, król. No i tutaj już przestawię, wieża A7. Pionkami po prostu będziemy będziemy tutaj zasuwać. Zobaczcie, że e, tutaj, nawet jak na przykład teraz dosyć sprytnie zostało to zagrane, ale jak wieża zagra na C7, i tędy ma opcję ucieczki. Oczywiście ma, ale ja wtedy zbijam oczywiście tego pionka i wygrywam, bo dochodzę tutaj albo zbijam skoczka, więc no wieża nie ruszy na C7. E, w tym momencie wieża B7, F6, wieża B6. Nie muszę reagować, nie muszę zbić. E, F7, goniec B7, G6. No i na końcu mat końcem. Wygrały białe. Fantastyczny przykład, niesamowita partia. I to jest dobry przykład na to, że właśnie silniki czasami wariują. Dzięki serdecznie za uwagę. Piście co sądzicie o tej naprawdę arcy ciekawej i interesującej partii. Ciekawy przykład. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.